urodziłem się w Krakowie, można powiedzieć za Miedzą, bo na Starej Olszy, tam się wychowywałem, ale sztuka zawsze mnie ciągnęła i tutaj w Nowej Hucie znalazłem ewidentnie dobre miejsce. Zaczęło się od Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza, gdzie uczyłem się na oboju. Po czym, po jakiejś przerwie, zacząłem również uczyć się rysunku i malarstwa w pracowni Joanny Sterylskiej na Osiedlu Kolorowym. Niedługo później, tuż przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych, objąłem już tutaj pracownię w centrum Nowej Huty. Studia były dla mnie ogromnym przeżyciem i no, musiałem chwileczkę przetrawić jakby wiedzę, którą tam zdobyłem. Zauważyłem jednak, że po pewnym czasie to zamiłowanie do malarstwa wróciło ze zdwojoną siłą. No i teraz wykorzystuję to, co się nauczyłem, co zapamiętałem, co zobaczyłem i zaobserwowałem i wykorzystuję teraz podczas swojej pracy już po zakończeniu studiów. Zawsze fascynowała mnie kultura japońska, czy w ogóle sztuka Dalekiego Wschodu, malarstwo chińskie. No, próbowałem zmierzyć się z tą sztuką, podjąłem próby malarstwa tuszem. Dawało mi to dużo radości, bo było to malarstwo takie z gestu, spontaniczne. No, niemniej jednak mam świadomość, że mistrzowie pędzla chińscy poświęcali nieraz całe swoje życie, żeby się doskonalić. A ja nie mam tyle czasu, postanowiłem w takim razie wykorzystać prace, które do tej pory zrobiłem i połączyć je z innymi moimi fascynacjami malarskimi. I tworzę teraz cykl w oparciu o pracę, którą już kiedyś wykonałem, tuszem, i maluję na nich akty kobiece. Wydaje mi się, że prace te są dość ciekawe, nabrały dotychczasowe moje dokonania jakiejś przestrzeni, jakiegoś takiego powietrza, a dodatkowo jeszcze pozwalają mi na skupienie się na tym, co bardzo lubię z kolei w malarstwie figuratywnym i w malowaniu aktów, mianowicie takie bardzo analityczne malowanie ciała, budowanie tkanki i taka analiza struktury ciała ludzkiego. Moje inspiracje malarskie na pewno koncentrują się wokół twórców z przełomu XIX i XX wieku i późniejszych. Z tym, że no, różni twórcy byli dla mnie wzorem. Na pewno zaczęła się moja przygoda od fascynacji malarstwem Vincenta van Gogha. Bardzo podobało mi się, jak nakłada farbę, jak pracuje z materiałem, no i ta spontaniczność jego działania. Później z kolei uwagę moją zwrócili twórcy Bauhausu. Jednym z najlepszych dla mnie był Paul Klee. Stoję teraz w takim miejscu swojej twórczości, że wydaje mi się, że potrzebuję jakiegoś przełomu. Wszyscy zresztą ci malarze mieli taki okres w życiu, że dochodzili do pewnego momentu, po którym no, zaczęli zupełnie inaczej malować, dochodziło do jakiejś syntezy, do jakiejś analizy tego, co do tej pory zrobili i myślę, chciałbym dotrwać do tego momentu, dobiec, żeby móc taki moment przeżyć w swojej twórczości.